Cześć, tu Michał, gramy w Europę Universalis jako Ming, Chiny i przebijamy się do Europy przez hordy stepowe, przez pozostałości Imperium, które to było Chinggis Khan, Kublai Khan, potem chyba po nim się dopiero rozpadło, a nie jestem pewien. W każdym razie będziemy się przebijać przez Nogai. Nasz wasal Jiangsu chce Mareżu Królewskiego, ale nie mogę się na to zgodzić, bo nasze legitymacy jest już bardzo niskie. A zawarcie takiego mariażu zmniejsza je o 5. Czy chcemy wysyłać misjonarza, czy nie? Tak, ale nie chcę używać tamtej decyzji, chyba. Z drugiej strony, nie, wiecie co? Chcę tę decyzję. Zwiększy to nam trochę ryzyko buntu. Teraz gdzie to jest? Gdzie to jest? Tutaj. Enforce our heritage. Stabilność 3. O, to mogliśmy zrobić wcześniej. No, trudno. Zwiększa to nam bardzo siłę misjonarzy. To znaczy, że będą szybciej nawracać. Zmniejsza nam niestety tolerancję innowierców. Może to był błąd. Kurczę. No nic, za późno. Trzeba było tego nie robić. To był błąd. No, tak to jest z Iron Man, że nie możesz sobie cofnąć z trybem Iron Man. Wzięliśmy was na 4 równe armie. I rozmieścimy w prowincjach okolicznych, przygotowując się do wojny z naszym kolejnym sąsiadem, którym wydaje mi się, że jest Nogai. I wygląda na to, że są całkiem duzi, bo spójrzcie, tutaj wszędzie jest ten sam kolor na granicy. Zaraz powinniśmy odkryć tę ziemię. Więc tak, mam dwóch wolnych dyplomatów. Fabrykowałbym sobie jakieś roszczenia, ale jeszcze nie odkryliśmy tych prowincji. W Japonii już się troszkę dzieje. W Japonii już troszkę się dzieje. Będziemy chcieli podbić oczywiście Japonię, ale najpierw chcę dostać się do Europy. No. Muszę też poczekać, aż... cudownie, darmowa stabilność. Tego właśnie było mi potrzeba. Stabilność zmniejsza ryzyko buntu. No to bardzo, bardzo dobrze. No dobra. Punkty administracyjne napływają szerokim strumieniem. Jest nieźle. Sternizacja będzie bardzo problematyczna, ale da nam takie zyski. Tu wszędzie mamy bardzo wysoką autonomię, ale jak to zacznie spadać, będziemy tak bogaci. No i jeszcze koszt technologii też ma swoje znaczenie. Kiedyś grałem sobie jako Ming i użyłem kolonizacji, żeby w Nowym Świecie, którym oczywiście się zajmiemy w swoim czasie, żeby w Nowym Świecie skolonizować prowincję zaraz obok Portugalii. To było w ogóle tam w Ameryce Środkowej. A potem ciach mach, szybka westernizacja, podbił wszystkiego tutaj. Tym razem zrobimy to troszkę inaczej. O, jest i Nogai. Nogai jest bardzo rozbudowany, ma sojusz z Krymem i Oiratem. No nie, znowu z Oiratem. Dobra, jeśli was zaatakuje, to czy Oirat dołączy? Oirat nie dołączy, to dobrze. Czy to dobrze, to już zależy od tego, jak Krym jest silny. Wydaje mi się, że... Nie, to nie jest granica z Krymem jeszcze. To już będzie poważniejsza sprawa, tam taka wojna. Jak stoimy z kawalerią? Nie wiem, dobra. Zbudujemy sobie najemników do limitu. I fabrykujemy roszczenia na Nogai. Trzeba iść za ciosem, zanim się skonsoliduje siła w regionie. Dobra, teraz zobaczmy, gdzie jest Nogai. 110 tysięcy. Poradzimy sobie bez problemu. Tak myślę. Jeszcze nie wiem, jak jest z Krymem, bo z Krymem bywa bardzo różnie. Czasem Złota Orda podbija go prawie całego, a czasem... A czasem nie. Dobra, jak się zrobi klejem, będziemy gotowi do ataku. O, teraz Oirat dołączy. Cholera. Oczywiście nie mogę sobie pozwolić na stratę dwóch stabilności, więc i tak bym nie zaatakował, ale byłoby dużo fajniej, gdyby Oirat nie dołączył, bo nie mam ochoty się z nimi bawić. Oirat jest teraz dużo słabszy niż wcześniej, ale i tak będzie z tym trochę zachodu. Może uda nam się wezwać Koreę do wojny na przykład. Korea sobie po prostu siedzi i się rozwija. No.
No to tak, wy tutaj, wy tutaj. Szkoda, że Rad dołączy. Chociaż wciąż prowadzą wojnę z Uzbekiem, z Ordą Uzbecką. Może jednak... O, nogę stracił sojusz z Krymem. Ciekawe, nie spodziewałem się tego. Zaatakowali Kazań i Krym był po stronie Kazania. Dobrze się składa, wojna będzie dużo łatwiejsza. Oczywiście Krym też będą musiał podbić, jeżeli chce się dostać do Gnui lub, lub do ziem, które kiedyś nią były. Okej, odkryliśmy kolejną prowincję. W sumie mógłbym zmniejszyć utrzymanie wojska, ale czy to na pewno dobry pomysł? No, będą musiały je zwiększać za kilka miesięcy. No dobra, zmniejszmy je tymczasowo. Utrzymanie fortów kosztuje nas całkiem sporo. No, jesteśmy w stanie sobie na to pozwolić. Jak tam doradcy? Wszystko w porządku. Mógłbym w sumie zmienić... Nie, pieniądze nam... Pieniądze nie są dla nas problemem, więc chodzi nam o ten bonus do morale. Ciągle nie mamy... Czy nie mamy dziedzica? Mamy dziedzica. Mamy dziedzica, a jest strasznie marny. Myślę, że zrobię z niego generała, jak już będę... Będzie w odpowiednim wieku. O. Zginął nam... O nie, znowu ten bug. Będę musiał... O cholera. Dopiero co zacząłem odcinek. Dobra, żeby to naprawić, trzeba zrestartować grę, jak... Jak... No, spotkałem się już wcześniej z tym bugiem. Dopóki nie zrestartuję gry, to nie będzie... tego obrazka. Tak mi się wydaje. Otworzę menu, nie? Nic z tego. A to co? Uzbek. O, nie wiedziałem, że mają tu ziemię. Kurczę, przegapiłem taki... bonus terytorialny. A, podbijemy je później. Kto wygrał tę wojnę? Ojrat czy... Nikt. Nikt nie wygrał tej wojny. Wojna jeszcze trwa. Dobra, może przyspieszę do piątki? Co tu jeszcze mamy? O, znika tło. To jest problem właśnie z tym bugiem. Ale możemy wysłać misjonarza przynajmniej. Przydałoby nam się więcej misjonarzy, no ale z rozwojem technologii powinniśmy jakiś tam dostać. Nie, Jeren nie będzie mariażu królewskiego. Problem jest taki, że no, oczywiście potrzebuje tamtego doradcy. O, stać nas na technologię militarną, bardzo dobrze się składa, bo wczesne technologie militarne są zdecydowanie warte tego. Okej, okay, lepsza piechota. Weźmy tę. Nie, weźmy tę. Żeby zawsze była jakaś wartość. Okej, okay, przyspieszę do 5. No w ogóle się mamy z buntem. A, tu misjonarze go powodują. A, nie jest tak źle. Czekam, naklejmy. Dojdzie do 80, mniej więcej to zwiększy utrzymanie wojska. Na razie nie bardzo jest co innego robić, więc po prostu poczekamy sobie na wysokiej prędkości gry. W sumie nie, jest co robić. Mógłbym zbudować flotę. Co robi tutaj moja flota? Mógłbym zbudować flotę handlową. Jakie mamy limit utrzymania? Jeszcze 8 statków mogę zbudować. Zróbmy. Zróbmy to. W Pekinie. Wyślemy ją, żeby chroniła nasze interesy handlowe w Hangzhou i Kantonie. Może przede wszystkim w Kantonie, bo to jest sporo kasy, która odpływa. Tak, myślę, że przede wszystkim w Kantonie. No nic. Tam 71%. Ciągle prowadzicie wojnę? Tak. O, jeszcze z Moskwą. O, nie macie ze mną szans najmniejszych. Przejdziemy sobie tędy albo tędy. Dobra, pora zwiększyć utrzymanie wojsk. Teraz też zmniejszymy szybkość gry. Przepiszmy generała. O! Mongolia zaatakowała Ojrat. Może znaczyć, że Ojrat nie dołączy do wojny. Ojrat już nie ma sojuszu z Nogajem. Nogaj jest sam. No to będzie bardzo prosta wojna. Bardzo prosta.
Zaraz zobaczymy, jak to się potoczy. O, zginął kwatermistrz. Czy ja z niego korzystałem? Chyba nie. No niestety straciliśmy też generała. No ten jest niezły, może być. O nie, Moskwa. Nie, zostaw te prowincje, są moje. Dobra, zmniejszmy prędkość. Mam już casus belli? Jeszcze nie mam. No to do boju. Nie ma czasu, żeby tworzyć kolejny claim i czekać. Wy tu, wy tu, wy tu i wy tam. Nie żebym pozwolił, żeby ktoś zajął tę ziemię, zanim my to zrobimy. O, wojna się skończyła. Świetnie. Wojna z Moskwą się skończyła. Znaczy, że nikt nam ziemi nie zajmie. Znaczy też, że wy najpierw pójdziecie tutaj. A wy zostawicie małą armię oblegającą. Wy zrobicie to samo idąc tutaj. I Nogaj zaraz będzie nasz. Oczywiście Kazań może nam narobić kłopotów. Jeżeli Kazań stanie nam na drodze, to po prostu podbijemy Kazań. O, możliwe, że nawet przejdzie dołem, to będzie nawet wygodniejsze. No to ciach i dalej. Cygak i bagadany, coś tam. Dobra, wy tutaj. Wy za swoją główną armią i wy tak samo. Straciliśmy claim, to bez znaczenia. Mam wolnych dyplomatów. Może Mongolia zaakceptowałaby wasalizację pokojową? A nawet nie widzę, czy by zaakceptowali teraz już przez tego baga. Kurczę. Wcześniej to się nigdy nie zdarzało. Zaczęło się dopiero w tym dodatku. Langjiang ma ciągle z nami sojusz, więc poprawimy sobie z nimi relacje. Tak, żeby nie marnować dyplomatów, wyślemy misjonarza. No i to tyle. Ten bug zniknie, jak zrestartuje grę, no ale przecież nie będę tego robił w środku odcinka. Wy tu i jeszcze jedna armia tu. Czyli jeżeli się nie mylę, to Nogaj nie powinien mieć prawie żadnej armii, więc to będzie raczej łatwe. Mam nadzieję, że Kazań nie będzie chciał zabrać ziem aż tu na południe, bo mnie satysfakcjonuje mnie przejście tędy. Rozejm z Tymurydami, Haichi i Ardalanem się skończył. Dobra, to tak. Raz, dwa. Jedną zostawiamy, jedną wysyłamy tu, jedną wysyłamy tu i jedną tu. A, to ta sama prowincja. Okej. To mi odpowiada. Wy też tutaj. Okej, kolejne prowincje są nasze. Tutaj się rozwija nasza ofensywa. Oszukiwanie na egzaminach. Czyja to wina? Stracić tradycję wojskową, stracić prestiż albo stracić punkty administracyjne. Dobra, nic tu nie widać. Weźmy, to jest wina Elnucha. Oczywiście, że nie mogę sprawdzić, kto jest moim dyplomatą. Nie mam żadnego doradcy. Okej, Krym się tu wbił. No, wygląda na to, że nie jest źle. Możemy się przedostać tędy. Tak, wy zostaniecie tutaj, a reszta... Nie. Jedną jednostkę tam i oni później będą odkrywać mapę. Wy zostajecie tu, połowa idzie na południe, połowa idzie na północ. Chodzi głównie o odkrycie mapy. Mi zależy na... Oczywiście na przejściu aż do kolejnego państwa. Jeżeli uda mi się zrobić to tędy, to będzie świetnie. I glino.
Nie wiem, czy stąd wzięła się nazwa Iglo. Nie sądzę. O, skończyła się ich wojna z wszystkimi oprócz nas. Okej, to sporo ułatwia. Widzicie, tutaj... O, wy jesteście sami. To niezbyt fortunne położenie. Wy pójdziecie na północ, wy też pójdziecie na północ. A wy pójdziecie na inną północ. Spory ten Nogaj. Jest wasz całkowity koszt. 143, nie aż taki spory, jak sądziłem. Zrobi nieszczęścia, dojdziemy aż na Krym. Mam nadzieję, że Genoa dalej tam siedzi. Widzicie gdzie? Tam, gdzie trzeba. Okej. Wszyscy na zachód. O, Uzbek ktoś zajął. Wszyscy na zachód, byle szybciej. O, i to jest już Złota Orda chyba. Prowincję Ryn na pewno będziemy chcieli sobie zająć. Wy idziecie na północ. Już niedługo będziemy mieć chyba 100% zwycięstwa. Zaraz, tu jest ich stolica. Czy my ją oblegamy? Nie, nie oblegamy jej, bo mamy tu za mało wojsk. Wy zatrzymajcie się tam, gdzie jesteście. No i nie mają żadnych fortów w ogóle. Dobra, będziemy musieli przebić się przez Złotą Ordę, ale to nie problem. Okej, kto ma umiejętności oblężnicze? Proszę bardzo, na południe. I to chyba cały Nogaj. Przebijemy się tędy i tutaj górą. Tu może nawet z obu stron. Potem Złota Orda i Krym. O. O, Mongolii się nie powiodło za bardzo. A nie, powiodło im się trochę. Stracili parę prowincji, ale są teraz niepodlegli. Podbijemy ich w swoim czasie. Jeszcze nie teraz. Teraz pchamy się do Europy. No dobra. To następna będzie Złota Orda. Jak na moje punkty administracyjne? Tak sobie. Gdybym miał doradcę, byłoby lepiej. Jeśli chodzi o bunt, to nie ma problemu. Tylko tam, gdzie pracuje misjonarz, mamy ryzyko buntu. Przydałoby mi się więcej misjonarzy. Okej. Najemnicy. Trochę mnie to będzie kosztowało w złocie, ale to nie problem. Co? Mercenary Force Limit Reached. Znaczy, że nie ma więcej najemników dostępnych. To nie szkodzi. I tak mam ich dużo. A w następnej kolejności będę uzupełniał armię ową kawalerię. A kawaleria najemna jest bardzo, bardzo droga. W związku z tym będzie to zwykła kawaleria. No, szybciej z tym oblężeniem, proszę. O, a wy do domu. Cóż to za rebelianci? Wyglądają fajnie. Co to jest? Timurid Tribes. A, rebelianci plemienni. Okej, mamy 100% z Nogajem. Pójdziemy sobie południem. I tędy. To nas interesuje najbardziej. A teraz pozostałe prowincje... Zróbmy sobie eleganckie połączenie. Tak. Tak, jeszcze coś? W sumie możemy wziąć nawet sporo więcej. Byśmy chcieli na przykład wziąć tutaj. 98% wojny. No w sumie czemu by nie? Odpowiada mi to. Trochę będzie pocięte nasze państwo, ale to nie problem. No jeszcze trochę pieniędzy. To aggressive expansion? Mało problematyczne. Dawaj mi wszystko, Nogaj. Teraz powinniśmy odkryć, co to jest następne. Złota Orda. O, mamy nową decyzję. Edykt antychrześcijański. Plus dwa... O, fajnie. Ciekawe. Edykt antychrześcijański. Zwiększa naszą siłę misjonarza jeszcze o 2. I anulujemy tą misję, bo na razie nie będę... Chociaż nie, zostawię o sobie. Nie, anuluję. Nie będziemy atakować na razie Girin. No dobra. I teraz tak, autonomia.
Nie będziemy ryzykować żadnych buntów. Nie lubię radzenia sobie z buntownikami. Znaczy nikt nie lubi, ale niektórym nie przeszkadza to, że muszą ganiać buntownicze armie. Ja wolę zarobić mniej i nie musieć ich ganiać. Dobra. Zacznijmy od najdroższych. Może wziąłem trochę za dużo, może wystarczyło zrobić sobie taki cienkiego węża aż do Europy. Myślę, że jesteśmy w niezłej sytuacji, jeśli o to chodzi. Weźmy te nasze wojska, wszystkie zgrupujmy. Jak się mamy w ogóle z limitem wojsk? Nieźle. Zbudowałbym sobie troszkę kawalerii. Wy, proszę Państwa, wszyscy zbierzcie się gdzieś tu, gdzie jest wysoki limit. Supply limit 17, 16, 17, 18. O, tu było 20. 20. Dobra, niech jest tu na północy. I tam was przeorganizujemy raz jeszcze. Tam ryzyko buntu? Ryzyko buntu jest sensowne. Nie ma co się nim przejmować, póki co. Trochę potrwa zanim dobudujemy kawalerię i trochę potrwa zanim odkryjemy ziemię Złotej Ordy. Akurat zdążymy się przygotować do wojny. Nie, niepotrzebnie ich tutaj. Wysłałem wszystkich. Rozdzielimy się na pół. A potem dostaną posiłki po prostu. Zaraz powinniśmy odkryć Moskwę. Znaczy, księstwo moskiewskie, państwo moskiewskie, nie Moskwę, miasto. Za dużo wojsk tutaj. Podzielimy was na pół. O, jest i Złota Orda. I za nią zaraz Krym. No dobra, to fabrykujemy. Fabrykujemy roszczenia i będzie dobrze. Stawimy tę armię po 9 na razie. Straciliśmy doradcę. I właściwie to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Skończymy go tutaj. Zrestartuję grę, żeby pozbyć się tego wkurzającego buga. No dobra, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. W następnym odcinku podbijamy Złotą Ordę, a potem jeszcze trochę do westernizacji. Dzięki za oglądanie. Cześć.